Zodiakalny skorpionie, oto twoje czytanie na czerwiec 2024. Sprawdzimy, czego możesz się spodziewać, co może się wydarzyć, co w miłości, co z pieniędzmi, w pracy, co z twoim zdrowiem. Potem będą afirmacje, słowa mocy, które możesz powtarzać przez ten miesiąc, żeby poczuć swoją wewnętrzną moc, a na końcu będzie odpowiedź na twoje osobiste pytanie, odpowiedź tak lub nie od aniołu, więc warto już teraz zacząć myśleć nad swoim pytaniem. A teraz skorpionie, co cię czeka? Oj, będzie się działo, czuję, że będzie się działo w czerwcu dla skorpiona. Pierwsza karta się odwróciła, ktoś będzie próbował zmusić cię do zrobienia czegoś, czego nie chcesz zrobić. Poprosimy o wyjaśnienia. Ok, tutaj pojawiła się karta lipca, więc widzę, że te miesiące dla ciebie są połączone. Jakby to, co rozpocznie się w czerwcu, będzie dalej działo się w lipcu. I teraz tak. Uwaga na sprawy związane z finansami. Czuję tutaj, że właśnie ten ktoś, kto chce cię do czegoś nakłonić, czego nie chcesz zrobić do końca, czuję, że to nie jest dobre. To tutaj może chodzić o sprawy finansowe, więc uwaga na to i nie daj się naciągnąć, słyszę, zwłaszcza, że mamy też kartę kangura, która mówi o tym, że idą niepewne czasy, trzeba planować, więc tutaj pochyl się nad swoimi finansami, słyszę, żeby w lipcu nie było problemów i nie daj się tutaj zmanipulować, zwieść, zmusić do zrobienia czegoś, czego nie chcesz, bo to przyniesie ci kłopoty finansowe. Jednak wszystko dobrze się skończy. Ta sytuacja właśnie jest po to w twoim życiu, żebyś postawiła granicę, powiedziała nie wtrącaj się, ja zrobię tak, jak ja będę chciała, to może chodzić o finanse, nie musi, to też może być w życiu prywatnym. Pamiętaj, to jest czytanie kolektywne, więc dla każdego to jest trochę inaczej. Więc postaw granicę i to tak wyraźnie słyszę, skorpionie. Właśnie to, że to jest ta lekcja, to potwierdza karta słonia. Ona mówi o długiej podróży fizycznej lub mentalnej, która sprawi, że nauczysz się czegoś ważnego. Dla większości z was czuję, że to właśnie chodzi o lekcję życiową, bardzo ważną, żeby tutaj postawić granicę, powiedzieć nie, ja wiem co robię, jestem dorosły, dorosła, nie wpływaj na mnie. Ja sobie zaplanuję tutaj wszystko odpowiednio, więc tutaj naprawdę trzeba mocno trzymać przy swoim, bo to przyniesie ci dużo szczęścia, obfitości, dobrobytu, karta słońce, także fantastycznie tutaj wszystko to się uda rozwiązać, tylko trzeba to zaplanować. Pod siebie słyszę, niech nikt nie ma wpływu na to, co ty robisz, zwłaszcza zawodowo, czy z jakimś projektem, czy w życiu prywatnym. Dostosuj to do siebie. Tutaj wielu z was w czerwcu też będzie odgrywało inną rolę, w takim sensie nie, że będziecie coś grać, tylko będziecie robić coś nowego. Czy to będzie nowa praca? Dla niektórych z was widzę, że w pracy ktoś was zmusza do czegoś, więc odchodzicie, będzie trochę niepewnie, ale w lipcu już będzie lepiej i będziecie pełnić inną rolę. Taka wiadomość. Dla innych z was widzę, że niektórzy z was są singlami, a niebawem będziecie pełnić inną rolę w czerwcu i w lipcu, bo będziecie już w relacji na przykład, albo coś się między tobą a kimś innym zacznie. Dla tych z was, którzy są już w relacji, no to tutaj ona może wejść na wyższy poziom. No możesz zostać żoną, mężem w najbliższej przyszłości, w czerwcu, lipcu.
Możesz też zostać matką, ojcem, tak? Więc trzeba będzie planować finansowo bardzo mocno. Niektórzy z Was się dowiedzą, że zostaniecie matką, ojcem, tak tutaj widzę. Oczywiście to nie dla wszystkich, ale tutaj jakaś nowa rola, ty w nowej roli, skorpionie, się pokazujesz. Dobrze, jeszcze, no mówiłam, że idzie wiadomość, aż wyskoczyła. Tak, i ten ktoś, kto próbuje cię do czegoś zmusić, sprawia zamęt nie tylko w twoim życiu. Tutaj jest karta myszy, zamęt wśród przyjaciół, rodziny. Więc tutaj po prostu trzeba postawić mocną, wyraźną granicę, postawić na swoim, zwłaszcza jeśli chodzi o finanse, ale o inne rzeczy też, bo to nie dla każdego jest o finansach ta sprawa. I wtedy, tak jakby słyszę, wyjdzie słońce. I tutaj nie chodzi o agresję, tylko chodzi o postawienie granicy. Słuchaj, ja robię tak, ty robisz tak, to jest moje życie, ja wybieram. Na przykład. Dla niektórych z Was widzę sytuację, że ty chcesz wybrać konkretną ścieżkę zawodową, twój rodzic mówi, że o, z tego to się w życiu nie utrzymasz. Jednak tutaj wszechświat podpowiada, żeby iść za sercem. Na początku może być niepewnie, ale potem naprawdę przyniesie ci to wiele szczęścia. Tak samo z relacją. Ktoś tutaj z rodziny może krytykować to, z kim jesteś, albo to, że w ogóle z nikim nie jesteś z wyboru. Więc tutaj trzeba postawić granicę i iść po swojemu w stronę słońca. Bo jest też karta szczęścia. Także tutaj, skorpionie, naprawdę w czerwcu trzeba postawić na swoim, uważać na finanse, w takim sensie, żeby dobrze planować i nie dać się zmanipulować komuś, bo ta manipulacja, jeżeli się na nią dasz, to zabierze ci szczęście, słyszę. Więc nie ma co. Tutaj ta nowa rola to coś nowego w twoim życiu, przyniesie ci wiele szczęścia, więc nie daj sobie tego zabrać. Tak słyszę. Dobrze, zobaczmy teraz, co tam w miłości u skorpiona. A jeśli podoba Ci się ten film, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś. Bardzo to doceniam, to pomaga mi rozwijać mój kanał i szerzyć dobre wiadomości dla większej grupy osób. Dziękuję. Dobrze, teraz skorpion, miłość w czerwcu. Okej, no tak, tutaj wyszła ta sytuacja. Uzdrowienie spraw rodzinnych i uczucia romantyczne, więc tutaj widzę konkretną historię, bierz to, co z tobą rezonuje oczywiście. Widzę tu tak, ktoś jest z kimś w związku i ktoś w rodzinie nie toleruje tej relacji, nie chce się zgodzić z powodu jakichś swoich blokad, chce doprowadzić do tego, żeby ta relacja przestała trwać, jednak tobie ta relacja daje bardzo dużo szczęścia i radości. Więc tutaj trzeba będzie przetransformować tę sytuację w jakiś sposób, spokojnie zaplanować to, ale też stać przy swoim, nie dać się zmanipulować. Dla wielu z Was tutaj widzę kontrolującego ojca lub matkę, ale bardziej widzę ojca, więc tutaj trzeba będzie coś uzdrowić. Dla tych z Was, którzy są singlami, to widzę, że właśnie jakieś nieuzdrowione sprawy rodzinne z przeszłości, czy też rodowe, czy karmiczne, blokują Twoje życie miłosne, więc warto by było się dowiedzieć, co to jest, co Cię blokuje i to uzdrowić. Dla tych z Was, którzy są w relacji i nie ma tej sytuacji, prawda, z brakiem akceptacji, to tutaj jakieś sprawy rodzinne będą do uzdrowienia, ale też będzie czas na romantyczne uczucia. Także no to nie będą jakieś... No, ktoś tutaj, nie w tej relacji, ale ktoś z rodziny może powodować jakieś niesnaski, jednak to zostanie uzdrowione, no bo przecież też mamy kartę romantycznych uczuć. Oczywiście dla wszystkich tych, którzy
szukają miłości, ktoś może się pojawić, tak? Jakieś nowe słoneczko w Twoim życiu z tą kartą romantycznych uczuć. Dobrze, teraz porady od aniołów, a właściwie jakoś tak to czuję tutaj, od aniołów obfitości na temat Twojej sytuacji finansowej, Skorpionie. O, mamy. Szybko poszło, usłyszałam. Wow, niesamowite. Tak, tutaj czułam, że to jest sprawa karmiczna dla wielu z Was, to stawianie granic. Mamy kartę, która mówi o ślubach ubóstwa. Dla niektórych z Was jakiś przodek złożył śluby ubóstwa i teraz warto by było oczyścić tę energię, bo to też powoduje tę sytuację z tymi naciskami. Jeśli to z Tobą rezonuje, to na końcu tego czytania będzie zalinkowana medytacja, tam po odpowiedzi na pytanie do aniołów, tak lub nie, z odpowiedzią. Tam jeszcze dalej w filmie będzie link na końcu do takiego procesu zrywania umów i kontraktów z poprzednich wcieleń czy rodowych. Warto to zrobić, bo tutaj pojawiło się, że jest taka potrzeba, bo to blokuje Ci dostęp do obfitości, która chce wejść do Twojego życia. I słyszę, że właśnie dlatego jest ta sytuacja tutaj, że ktoś Cię chce zmanipulować, zmusić do czegoś, jeżeli tutaj dla Ciebie chodzi o finanse, żebyś mogła w końcu powiedzieć jasno nie, postawić granice i tym odblokować sobie przypływ obfitości, bo naprawdę on idzie w Twoją stronę, tylko jest jakaś blokada i będzie dalej płynął również w lipcu, jeśli się odblokujesz, tak? Bo tutaj na tej karcie lipca też jest fala. Także wielka obfitość płynie w Twoją stronę, tylko trzeba tutaj oczyścić tę sytuację. Albo te właśnie zdjąć te śluby, umowy z poprzednich wcieleń, to już dostosuj do siebie, do tego jak to czujesz, to jest czytanie kolektywne. Dobrze, a teraz zobaczmy co tam z Twoim zdrowiem. Pamiętaj, nie jestem lekarzem, to są wskazówki energetyczne. Zobaczymy jaka będzie wiadomość od Archanioła Rafaela dla Skorpiona, jak może zadbać o swoje zdrowie. Tak, mamy kartę akceptacji i tego, żeby się wysypiać. Możliwe, że ta sytuacja już się trochę ciągnie dla niektórych z Was, albo będzie bardzo intensywna w czerwcu, więc trzeba się wysypiać, trzeba dawać sobie czas na odpoczynek, nawet w ciągu dnia, jak czujesz, że jesteś zmęczony, zmęczona, zrób power drzemkę i wtedy możesz lecieć dalej tutaj. Żeby spać odpowiednią ilość godzin, to jest dla Ciebie bardzo ważne, Skorpionie. I też akceptacja. Akceptacja jakiejś sytuacji, czy to tej z finansami, czy to tej rodzinnej, to już dostosuj do siebie. Coś się dzieje, co nie do końca Ci pasuje, wprawia Cię właśnie w taki zamęt z tą kartą myszy, ale zaakceptuj tę sytuację taką, jaka jest, by ją uzdrowić. Od akceptacji zaczyna się zmiana. Taką słyszę wiadomość od Archanioła Rafaela. Dobrze, teraz afirmacja słowa mocy dla Skorpiona, a jeśli chcesz mieć pełniejszy obraz tego, co Cię czeka, to można u mnie zamówić czytanie prywatne. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu mailowego. Masz też szansę wygrać takie czytanie. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Ok. Szybkie te afirmacje. Tutaj też dużo szybko będzie działo się w czerwcu, więc możliwe, że ta sytuacja nawet będzie tylko na początku, a potem jakby szybko się przetransformuje. Oczywiście dla każdego to będzie trochę inaczej. Czytanie kolektywne. Moja afirmacja to słowa. Prowadzi mnie boska opatrzność, dzięki której wybieram to, co dla mnie korzystne. Wow, piękne. Jeszcze raz. Prowadzi mnie boska opatrzność, dzięki której wybieram to, co dla mnie korzystne. To też sugeruje, że będzie trochę wyborów do dokonania w czerwcu.
i warto łączyć się z Twoją intuicją, żeby ich dokonać, żeby wybrać to, co dla Ciebie korzystne. Wow. Dobrze. Teraz, Skorpionie, pomyśl o swoim pytaniu, na które odpowiedź może być tak lub nie. I zaraz poznamy odpowiedź. Połącz się ze swoją intuicją. Poczuj, która karta to Twoja odpowiedź. I zaraz ją poznasz. Karta numer 1. Nie. I karta numer 2. Tak. Skorpionie, zapraszam Cię na moją medytację, w trakcie której możesz anulować kontrakty i umowy z poprzednich wcieleń, które blokują Cię w tym wcieleniu. Ten film pojawia się na ekranie. A jeśli chcesz zobaczyć wiadomość z kronik Akaszy, co idzie w Twoją stronę, to czytanie Wybierz Kartę też jest na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.